zepsułem! No macie mnie, zepsułem nowy sprzęt. Ten sprzęt został zepsuty na jednym z poprzednich filmów. Tyknąłem, podłączając, i mojego daka zjarałem! Wtedy jak modyfikowałem głośniki, żeby zrobić z nich sprzęt high-endowy, gdzie rzeczywiście gra bardzo dobrze. A mówimy o IFI Audio! Całkiem niezłej klasy preamp. Używałem go, żeby sprawdzać nowe głośniki, które no, robiłem je nowe, tuningowałem je, żeby ta niska klasa głośników komputerowych za 500 zł grała jak sprzęt za 2000 zł. Mówiąc o samym wzmacniaczu. A tu były głośniki. I zrobiłem ten błąd, że robiąc zwarcie poprzez oscyloskop, puściłem napięcie na jedno wejście, na masę tak naprawdę na masę tego preampa puściłem napięcie na masę, która poszła przez USB i zrobiła zwarcie. Czyli tak, podałem napięcie na masę, gdzie minusem była masa tego urządzenia, ale przez USB. I coś się spaliło. Połączenie masy z masą. Coś jest w tym punkcie. Zobaczmy najpierw, czy ta masa z tą masą, z tymi wszystkimi masami ma wspólne połączenie. Teraz tego nie sprawdzimy, bo tak naprawdę może mieć zwarcie, bo ten element jest zapewne zwarty, więc ja to wtedy na szybko rozkręciłem, żeby zobaczyć, co się przepaliło, żebym mógł to zamówić, i tam tylko był jeden element widoczny przepalony i go zamówiłem z Chin i dopiero po 2 miesiącach przyszedł z Chin. Zobaczmy. To jest naprawdę ciekawa konstrukcja. Coś pięknego. Zacznijmy od ustalenia, czy mam tutaj wspólną masę, wspólną w rozumieniu z wyjściem tym jackiem tutaj. Czy to jest jack na tej obudowie? Nie, na obudowie nie. Ale ta obudowa wcale nie musi być połączona z minusem na pinie, bo na pinie mam tego minusa, a tutaj jest połączenie po prostu tego oplotu, tego ekranu, który nam zapobiega interferencji z innych źródeł elektromagnetycznych. Więc to wcale nie musi być podłączone do masy, a masa jest z drugiej strony. Ogólnie patrzcie, pina pokazuje, że tutaj jest plus, a tutaj minus. Ten dolny to jest minus. No i to jest ten pin z tej strony tutaj. Tutaj mamy takie piny masowe i patrzcie. 30 ohm. 30 ohmów. Ale... No już wiecie, że 30 ohmów tutaj powinno być pełne zawarcie, 0 ohmów. Natomiast plus, jak widzicie, tu jest taka gruba ścieżka, tu jest dławik. Tutaj jeszcze mamy oddzielne zasilanie, takie z zasilacza zewnętrznego, który możemy sobie opcjonalnie podłączyć, tam żeby były te niskie szumy i takie tam sprawy różne. To jest ta ścieżka, tutaj idzie na te rezystory i to jest górny tutaj. To jest nasz plus, on jest na sztywno tego dławika. Jest sztywno, 0 ohmów. Więc panowie i panie, jaki jest wniosek? Skoro plus jest na sztywno, a minus ma 30 ohmów do tej masy, która jest wspólna z wyjściem na głośniki, na zestaw audio. Tutaj no nie mam wzmocnienia, żeby głośniki to napędziło, ale no to jest preamp, tak, no kurczę, no powiedzmy, że na głośniki. Uprośćmy tą mowę. To znaczy, że ten element, który tutaj widzicie, że jest spalony na gołe oko, to on po prostu nam załącza i rozłącza masę tego. Zapewne to robi, dlatego że mamy możliwość innego zasilania przez zasilacz. I to jest tak naprawdę wybór, bo tutaj te bramki w tym miejscu są przez ten tranzystor połączone przez tą diodę. Tutaj jest dioda do masy, tutaj natomiast idzie ścieżka do plusa z tej strony, więc podłączając zasilacz tutaj przez ten tranzystor, te MOSFETy zostają rozłączane i wtedy masa jest rozłączana. Możemy tutaj rozłączać plus lub rozłączać minus. No możemy jedno z tych rozłączać, co chcemy.
i to jest po prostu uszkodzone tutaj. To. Więc teoretycznie, wylutowując te dwa podwójne MOSFET, są podwójne MOSFETy, i podłączając zewnętrzny zasilacz, wszystko powinno grać normalnie. Dlatego, że teraz to wygląda tak. Tutaj powiedzmy mamy masę, tu jest 0 ohmów, czyli tu jest połączenie przy tej głównej masy. Tutaj jest źródło dren, połączenie między tymi. Tutaj się łączy, jak to się zamyka. No teraz jest 3 ohmy, to jest uszkodzone. To nie jest typu P, więc to jest typu N, więc to jest uszkodzone. I się łączy z tym, to jest ta gruba ściecha. To nie ma połączenia do masy, tylko te ma 3 ohmy przez ten podwójny MOSFET. I ten tutaj, dopiero ten tutaj element się łączy z masą gniazda. Czyli mamy dwa podwójne MOSFETy. Na jednej stronie jest masa gniazda, na drugiej stronie jest masa urządzenia. I te, przez te dwa MOSFETy te masy się łączą. I to się przepaliło. Na oko jeden element, ale prawdopodobnie dwa, bo tutaj ma 3 ohmy. Więc wlutujmy to i wlutujmy poprawne elementy. Zobaczmy, co się wydarzy, jak to się stanie. Kto to wie, bo tutaj widziałem, że ta dioda też jest jakaś przepalona chyba, ale zobaczmy, jak wlutujemy to, zobaczymy. Może wszystko wróci do normy. Zróbmy to. Jak widzicie, tutaj jedną ścieżkę aż wypaliło. No, dostała takiej temperatury, że odeszła razem z układem. Ten nóżki się troszeczkę przyspawał do tej ścieżki. No i tak, ale patrząc na schemacik tego układziku, dwa dreny są zwarte ze sobą już w układzie, więc to jest tylko po to, żeby było do czego przylutować. To nie pełni praktycznie żadnej roli. Może elektrycznie troszeczkę wzmacnia? Trudno powiedzieć, bo ten układ już wewnętrznie te nóżki ma zwarte ze sobą. Ładujmy tego Chińczyka, zamiennika, zobaczmy, co tu zadziała. Sprzęt jest wlutowany, jak widzicie, i sobie sprawdźmy, czy dalej mam 3 ohmy, które były na tym górnym MOSFETcie, podwójnym MOSFETcie, czyli tutaj. No, nic się nie pokazuje na tym dolnym, na którym było zwarcie. Również pięknie, brak jakiegokolwiek zwarcia, czyli zwarcia między drenem a źródłem. Jest okej. Ten jeden podwójny MOSFET był bardzo mocno zwęglony, więc teoretycznie mogło być przebicie na bramki. Co to oznacza? Oznacza to, że elementy sterujące bramką mogą być również uszkodzone i musimy je sprawdzić i ewentualnie wymienić. Dwie bramki razem są sterowane naraz. W teście diody. Tutaj to rozszyfrowałem, że to jest MOSFET typu N. Jak widzicie, nie ma totalnie żadnego odczytu, ale jak sobie zobaczymy podobny MOSFET, bo zawsze jak macie jakiś MOSFET, to zwykle na tej płycie stosuje się również w innych miejscach podobne MOSFETy, więc znalazłem inny MOSFET. Tutaj, taki sam. Pyk. Nie ma nic. Odwrotnie. Jest. 0,4,6. Jest. Bo w tym MOSFETcie jest zbudowana dioda. Między tym a tym. Tak samo sprawdzamy tutaj i tutaj nic. Ten MOSFET jest uszkodzony na rozwarcie. I patrzcie, tutaj obok jest dioda zabezpieczająca w tym miejscu. To jest dioda Zenera. Jeśli przekroczy tutaj napięcie 5 V, tutaj maksymalnie 5,4, przy tej tolerancji operuje ta dioda do 5,4 V, bo to jest zasilanie 5V, tak? Ona się po prostu przepala. No, powinna zewrzeć do masy, ale ona zwykle się po prostu przepalają. Zobaczmy. Zwarcie. Jest przebita, jest uszkodzona. I tak jak mówiłem, tutaj idzie ta ścieżka do plusa gniazda zasilacza zewnętrznego. Jeśli ten zasilacz zewnętrzny jest podłączany, tutaj występuje potencjał, tutaj MOSFET sobie zadziała, to jest po prostu dioda zabezpieczająca, która jest przepalona i nam steruje tymi brabkami, które nam rozłącza, załącza. Czyli wybiera źródło między jednym a drugim, między USB a zasilaczem zewnętrznym. Czyli, jako że jestem szybki gościu, dokładnie ten sam MOSFET znalazłem na płycie od Asusa. Niestety diody z Zenera nie znalazłem nigdzie. Na te napięcie 5 V. Znalazłem jakieś inne napięcia, 3,6, 3,3 V i tak dalej, ale na 5 V nie znalazłem.
diody, bo podobne diody są zastosowane przy zabezpieczeniach USB, natomiast tam są diody dużo mniejsze, na mniejsze. Tamte diody są po prostu mniejsze i to są również podwójne diody, więc tutaj ciężko pakować, po prostu zamówię to, zobaczę czy to działa i zamówię jak coś nową diodę. Dobra, wsadźmy ten układ, który sobie wylutowałem i mam go tutaj i zobaczmy czy to działa. Kurczę, no powiem wam, że wylutowałem tą diodę, sprawdziłem ten tranzystor i ten tranzystor ma nawet teraz tutaj zwarcie. Czyli tutaj zwarcie nadal występuje, aż zamieniłem ten tranzystor na drugi tranzystor, który znalazłem na tamtej płycie Asusa i dalej jest ten problem. I dopiero teraz skumałem, że dokąd ta ścieżka idzie, to ta ścieżka tutaj. I tutaj jest taki mechanizm, występuje, zaraz wam pokażę o co chodzi. Biorę śrubokręt. Myślałem, że to jest taka zapadka tam, że jak się wsadzi jacka, to się wyłącza, ale kurde, no nie wiem. Nie, teraz nie wyłącza się. O co tutaj chodzi? Bo tu jest rezystor dosyć duży, dużo ohmów ma i to nie wpływa na plusa tego tutaj. Ale tutaj cały czas mamy... Ja bym musiał mieć zdanie zasilacz, żeby go to całkowicie wsadzić, bo może tam rzeczywiście coś... No i ta dioda jest dobra, tak? Ta dioda zabezpieczająca jest dobra. Nie wiem, podłączę to chyba i sprawdzimy po prostu, co? Podłączę to i sprawdźmy, bo... Podłącza! Mam nadzieję, że nie spalimy go komputera. Zobaczmy, czy coś się grzeje. Ten kondensator. Ten układ. Okej, to zielone świeci tutaj, ale nie wykryło tego urządzenia? Nie wykrywa nam urządzenia. Możliwe, że ten układ się zjarał. Wyjście audio, to było w wyjściu audio się pojawiało. Nie ma. Ten układ jest zepsuty jeszcze. No to ładnie. No to pięknie. Muszę zamówić układ. Kurde, pewnie tylko Chiny znowu. Ja pierdzielę, no. Okej, ten układ jest nigdzie do kupienia. No nigdzie go nie można, kurde, kupić. Muszę kupić drugiego Zendaka. I udowodnić wam, że wymiana tego układu naprawi tego Zendaka. Dla potwierdzenia tej tezy, że ten układ jest uszkodzony. Ten układ jest takim głównym mikroprocesorem. Dlatego, że firmware całego Zendaka, firmware jest tutaj, w tej kostce. I ta kostka jest połączona z tym układem bezpośrednio. Tutaj są napięcia. Napięcie zasilania jest 3,2 V, powinno być 3,3, ale 3,2 powinno być ok. I tutaj te nóżki to są nóżki sygnałowe. Niektóre sygnałowe, niektóre jak Ride Protect. I tutaj powinny być jakiekolwiek tam napięcia. Tutaj powinno być jakieś napięcie podnoszące napięcie pull-up. I tu jest głucho, no przynajmniej powinno być jakiś bias, cokolwiek. Tutaj nic nie ma. Tu nic nie ma, ten układ nie zasila tych linii sygnałowych. Jest połączone bezpośrednio, nie ma! Nie ma nic. Układ jest trupem. Jest nigdzie do kupienia. Co za zdanie. Nie można go nigdzie kupić. Dajcie spokój. A mogłem go oddać na gwarancję. Żarcik. Ekran! Przenośny ekran zakupiłem sobie do swojego... warsztatu, studia, trudno to określić, co to w ogóle jest. W każdym razie potrzebowałem ekranik, który mogę sobie tutaj swobodnie postawić i testować na przykład tą kamerę, która jest teraz w naprawie Adriana, cały czas ją męczę.
No bardzo ciężkie coś do naprawy. W toku, jak widzicie. Ten ekran pozwoli mi podłączyć wyjście HDMI tutaj bezpośrednio. Oczywiście mam monitor, tylko ten monitor też jest używany i to i tak trwa, bo czekam na jeszcze kolejne część, takie przejściówki, żeby dysk podłączyć, firmware zrobić i tak dalej. Nie będę teraz o tym mówił, ale coś jeszcze, na coś czekam. I teraz przy okazji zrobimy sobie ten monitor, który będziemy mogli podłączyć przez HDMI w kolejnym etapie do tamtej kamery. Patrzcie, co ja to kupiłem, na eBayu. A jak? Chociaż ostatnie doświadczenie z Allegro mnie bardzo mocno pozytywnie zaskoczyło, więc gdyby to było na Allegro, bym kupił na Allegro. 72 euro, wiecie, trochę drogo, a ja wam powiem, że ten monitorek kosztuje 1700 zł. Obecnie jest dostępny w sprzedaży, więc chyba spoko jednak. I to jest kupiony z takiego sklepu, który no zajmuje się tym masowo, normalnie masówę. I cały czas różne rzeczy wystawia takie podobne. I co jest uszkodzone? Brak funkcji, keine Funktion. I to wszystko. Jak napisali, że keine Funktion, to znaczy, że nie działa. I to znaczy również, że ekran jest cały. Bo na innych aukcjach widziałem, że sprzedawali i jeśli był ekran pobity, to napisali, że ekran jest panie pobity. Więc mam nadzieję, że w tym wypadku jest tak samo. Zobaczmy do paczki. Ho, ho! Oryginalny karton. Wow! Patrzcie. Teraz tak otworzę, to wypadnie i się pobije. Dobry plan, co? O, już chciało wypaść, już chciało. To jest tylko case, obudowa do tego. Mam nadzieję, że ten ekran tutaj jest. Tak, jest coś, jest coś. Już się przestraszyłem, że sobie case'a mi wysłali. Tu jakiś pognieciony jest. Tutaj ramka trzaśnięta w tym miejscu. Tutaj też. Pierwsze wrażenie. Słabe. Ty kleju użyli, kropelki. Spójrzcie. Klej, kropelka jak nic w tym miejscu. To ma wbudowaną baterię. Działa na USB-C z tego co widzę, z tego co czytałem. Jeszcze ma mikro HDMI, tak. Więc co? No, co? No może padło ładowanie tej baterii. Bez tej baterii naładowanej ten w ogóle się nie włączy. Bateria padła. Kurczę, wkurzyłem się, że to troszeczkę, że to było męczone, rozbierane. No ale cóż, no. Zobaczmy. Dobra, z tego co tutaj widzę, to ta ładowarka może nam dać 5 V albo 9 V. Nie da więcej. Więc zobaczmy, podłączmy. Czy się w ogóle przełącza na 9 V z 5 V? Bo jeśli się nie przełącza na 9 V, to znaczy, że mamy problem z komunikacją z mukserem USB-C. Tutaj jest oczywiście mukser, bo tutaj jest tylko jedno gniazdo USB-C, przez którego wchodzi audio, wideo, tutaj touchscreen jest, też ładowanie, więc to musi się skomunikować, określić, dogadać się z tą ładowarką. Zobaczmy. Pyk. Jeden 6 ampera ciągnie, to jest dużo. Dziwne, że na 5 V nie wskakuje. Tu jest włącznik. Gdy patrzy, czy się ekran spolaryzuje. Jakaś reakcja na prądzie. Nie ma żadnej reakcji. Żadnego zwiększonego poboru. No ale 1,6 ampera to takie konkretne już ładowanie, nie? No tylko przy 5 V, przy 5 V. Nie wskakuje to 9 V. Dobra, zostawmy to na chwilę, troszeczkę się to podładuje, bo jeśli bateria jest rozładowana, to ten sprzęt w ogóle się nie musi włączyć, tak? Dopiero przy pewnym poziomie naładowania baterii to dopiero może tam elektronika zacząć porządnie działać. Poczekajmy. Ej, to się jakby chyba chciało włączyć. O co tutaj chodzi? Aż ekran oplułem, kurczę! 9 V wskoczyło, patrzcie! 9 V wskoczyło! Dobra, jeszcze niech się podładuje. Firmware się obstrał chyba. Albo nie łączy z ekranikiem zewnętrznym. Dobra, poczekajmy jeszcze. Dobra, zobaczmy jeszcze raz. O, nawet ten czerwony, ta czerwona dioda się tutaj świeci. Patrzcie państwo. Czy tego nie było? Nie, zobaczmy to najpierw.
Teraz świeci na zielono. O, teraz 20% pokazuje, a wtedy pokazało 44%, nie? To jest jakiś dziwny spadek, że w ogóle nie ładuje baterii. Widzicie, jest 9V. Nie ładuje w ogóle. Teraz dopiero znowu ładuje. Z tych chodzi. Włączam i spada ładowanie. Nie ładuję teraz baterii. To czy to jest zielone? Jak się wyłącza zielony ten, jak się wyłączy ten ekran, to się załącza ładowanie. Teraz jest 20, dobra, poczekajmy jeszcze, zobaczmy, czy w ogóle to się ładuje rzeczywiście, czy to w ogóle działa. 20% było, nie? 20%. Dobra, to poczekajmy jeszcze. Okej, spójrzcie, naładowało się 60%. Podłączmy laptopa po mikro HDMI. Włącznik, tak? Włącznik. Powinno samo wygryć, tak? Słyszałem, to samo wygrywa. Działa. Działa. Czyli całe te uszkodzenie w rozumieniu, że był sprzedany jako uszkodzony, to jest prawdopodobnie ten uszkodzenie tutaj, klejenie, taki zwrot jest chyba po prostu. Ja pierdzielę, weź tu kurde, kup sprzęt do na film, żeby naprawić i później, żeby tutaj wam pokazać naprawę i... A dajcie spokój. Walczę to jest z kamerą. Dobra, taki felerny zakup, w rozumieniu felerny na film, bo okazało się, że wszystko działa i jestem zawiedzony i dlatego macie te taki ekstra odcinek w tym filmie z naprawy, z próby naprawy Zendaka. Tam jeszcze oczywiście postaram się zakupić drugiego Zendaka, bo w ogóle nigdzie nie jest dostępny ten układ audio, no nigdzie. Kupienie drugiego Zendaka, żeby naprawić tego Zendaka, sprawnego Zendaka, to jest głupie, ale chciałem zobaczyć, czy na pewno wymiana tego układu to wszystko naprawi. Najwyżej będę miał dwa sprawne zendaki, jeśli okaże się, że coś innego jest uszkodzone. Dobra, widzicie, walczę z tą kamerą. Walczę, nie podaję się, walczę. No, okej. Aż się zmęczyłem, tak walczę. Tym akcentem kończę ten odcinek. Pamiętajcie o ekipa, z którym współpracuję, czyli Moralnet oraz TME, jak i również firmie Elzap, u której otrzymacie właśnie te wszystkie mebelki, które tutaj widzicie za mną. Całe wyposażenie meblowe do warsztatu i biura. Tam zerknijcie sobie na ich stronę, jak i również stronę Morelli oraz TME. Tam są promocje, które na was tam czekają. Jeśli macie elektronikę do naprawy, laptopa i tym podobny komputer, formularz zgłoszeniowy pod filmem w opisie. Tam również znajdziecie serwis audio. To się trzymajcie. Mam nadzieję, że uda mi się w przyszłym tygodniu rzucić filmik z naprawy tej kamery. Próby naprawy, zobaczymy. Hey.